Witajcie, złożyłem całość, odpaliłem, nabiłem zbiornik do prawie 10 atmosfer. No tutaj mamy gdzieś 9,5 bara. Tak był ustawiony oryginalnie ten presostat. Oczywiście można sobie tutaj zwiększyć. Sprężarka bez problemu dobiła do tych 9 atmosfer. Tak więc nie jest aż tak źle z pompą. Jeśli chodzi o wydajność, no to troszeczkę musiałem poczekać, zanim to nabiję. Nie zmierzyłem tego dokładnie, ile czasu pompowała ten zbiornik, ale wydaje mi się gdzieś około 10 minut. Także troszeczkę pompowała. Silnik nawet się nie zagrzał, także mocy jest spokojnie wystarczająco. Jeśli chodzi o szczelność, no to niestety pojawiła się znowu gdzieś tutaj nieszczelność przy tym zaworze, ale to jest akurat niewielki problem, bo wystarczy to wykręcić i wkręcić na jakiś teflon. Ten zawór był luźny, ja go też dokręciłem troszeczkę, żeby to zlikwidować, ale niestety nic to nie dało, także to musimy sobie od nowa wkręcić lub tam wymienić zawór. Zobaczymy. Tak to wygląda. Prawie 10 atmosfer, no i zbiornik póki co jeszcze nie rozerwany. Zobaczymy, co będzie dalej. Spróbuję zwiększyć na presostacie do 10, napompować, no i te nieszczelności zlikwidować i zostawić go tutaj po prostu na jeden dzień.